Radio Conchita. Także proszę Państwa, u nas jest radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. I proszę być z nami w kontakcie, gdy to nasze radio nadaje. Radio Conchita. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Radio Conchita. Co tam oni nadają? Obywatelska platforma, jakiś obywateli RP, czy innej maści tego typu osób. Być może taka rozruba tu przyćmiłaby te informacje i te ewidentne sukcesy naszych rządów, czyli najlepszy w historii ONZ-u wynik wyborów do Rady Bezpieczeństwa ONZ. I rozruba, proszę czy wcześniej rozruba jest najczęściej u głupich, rozruba jest u niemądrych, bo to oczywiste. Amerykańskich wojsk sojuszniczych w kraju. I teraz właśnie w zasadzie, tak jak ojciec podkreślił, druga wizyta. Obudź się, Polsko, z dzisiejszego dnia 30, to jest czerwca 2017 roku. To jest ten ważący wizyt, który za chwilę nastąpi. To są ewidentne sukcesy, tylko problem jest taki, że taka rozruba może by troszkę w liberalnych mediach przyćmiła nasze sukcesy naszej formacji, tylko problem jest taki, że to nie są tylko sukcesy naszej formacji, to są przede wszystkim sukcesy Polski i to sukcesy, które będą owocowały na lata, tak jak obecność wojsk sojuszniczych, a ewentualne rozruby nie osłabią rządu Prawa i Sprawiedliwości, one osłabiłyby ewentualnie, tak, pozycję Polski, dobre imię Polski. I teraz pytanie jest takie, czy odpowiedzialny polityk, któremu zależy na Polsce, w imię własnego i tam jednego, dwóch punktów procentowych w sondażach dla swojej partii, decyduje się na atak na przykład na realnie, na bezpieczeństwo Polski na wiele lat, bo nieudana wizyta by tym zaowocowała. No, to jest po prostu przejaw skrajnego braku zainteresowania interesem Polski, skrajnej nieodpowiedzialności. Panie ministrze, a kto jest gospodarzem tego wydarzenia na Placu Krasińskich? Ponieważ Grzegorz Schetyna, Sławomir Neumann we wszystkich wywiadach, których teraz udzielają na prawo i lewo, mówią to strona polska gospodarzem, to w ogóle, kto to pomyślał, żeby strona amerykańska była gospodarzem? Kto wysyła zaproszenie? Kto? To jest spotkanie szatara diabła, czy to Jahwe błogosławi, to naprawdę, ja bym tego nie powiedziała. Warto Neumann jednak wierzyć w Boga i czekać na jego błogosławieństwo. Czy błogosławieństwo z racji gościnności będzie, to raczej chyba nie będzie, no bo skoro nie jesteś gościnny, nie jesteś gościnna, no to jakże, jak ci ma błogosławić? Szatan może błogosławić. Także jest to system szatana, jeden taki takie sukcesy. Powiedziałbym wizerunkowy, chciałbym zapytać, bo 10 lipca kolejna miesięcznica smoleńska, kolejna modlitwa w archikatedrze Przemarsz na Krakowskie Przedmieście. No i objawiła, zapowiedzi zablokowania umarła, tego przemarszu przez różne grupy uliczne. No tutaj między innymi deklaruje swój udział prezydent Lech Wałęsa, który kiedyś mówił, że on się włączy, jak przyjdą 2 miliony. I teraz Schetyna mówi, że to może być prorocze zdanie Lecha Wałęsy. Nie powiedział. Wyobraża pan sobie taki obrazek? No bo tak, no w Polsce to jest TW Bolek, tak? On jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, z Matką Boską wprawdzie w klapie, ale to niewiele zmienia w tym przypadku. TW Bolek zadeklarował, że przyjdzie i będzie przeciwko kaczyzmowi. Natomiast dla zagranicy obrazki będą takie. Wynoszą laureata pokojowej Nagrody Nobla. To nic, że on kilka lat temu Tuskowi doradzał, żeby pałować ludzi Solidarności, ale nagrodę ma. W związku z tym, gdyby poszedł w świat taki obrazek, że Lecha Wałęsę, Bolka przenosi się z miejsca na miejsce, usuwa się go w sposób delikatny po to, żeby nie blokował po prostu bezprawnie ulicy, no to chyba na to tylko czekają. Zresztą już oblizują się dziennikarki Newsweeka i Gazety Wyborczej na takie widoki. Wszelkie to jest bardzo przykre, bo warto podkreślić, że to wszystko jest elementem ataku na modlących się ludzi. I w polskiej kulturze, w polskiej tradycji... No ale wiecie Państwo, to dwie baby jechały
w kierunku placu Szembecha i takie głupie baby. Och, jedna mówi prawie jak świadek Jehowy, cały czas gadała, że jakaś religia musi być, że po co oni chodzą, że po co oni głoszą, że są różne religie, że każdy ma swoją. No ale jak jest jeden Bóg, to powinny być zasady jednolite, gdzie, które nie zna baba Biblii, nie zna. I tak gada. Do momentu, kiedy człowiek z Matką Bożą w klapie wzywa do atakowania ludzi, którzy się modlą. No to jest już zupełny upadek Lecha Wałęsy i naprawdę on już stracił wszelkie zdolności honorowe. Niestety znów chce wykorzystywać swój autorytet nie do promowania Polski, tylko do oczerniania Polski, do pokazywania Polski na świecie w jak najgorszych barwach. Może, że to taki jest spiek ten Wałęsa, ale Anita tam z Lanowej Szeligowska mówi, że nie, i ona nie wierzy w to. Ona nie wierzy, że Wałęsa jest tym bolkiem, że Wałęsa jest tym szpiegiem. Czyli skeleton in the cupboard in Polish language, in Polish system. Wydało się, tajemnica wydała się. Cała tajemnica Wałęsy wydała się. Skeleton in the cupboard. Że współpracował, że to jest autentyczne, że jest TW bolkiem. To się nazywa w języku psychologii dysonans poznawczy, to znaczy trudne pogodzenie się z prawdą, obwinianie wszystkich dookoła, żeby tylko nie przyznać się do własnych win, i to niestety jest widoczne u pana Wałęsy. Z drugiej strony działa komisja Ambergold, komisja reprywatyzacyjna, CBA wchodzi, gdzie ma wejść, ABW wchodzi, gdzie ma wejść, sędziowie publikują, do dzisiaj mają być opublikowane oświadczenia majątkowe w internecie, w związku z tym, no, to wszystko powoduje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości stał się potężnym zagrożeniem dla tych grup interesów, gdzie wyjdą SBC-y, no i TW, i może i sędziowie, bo tacy też się pojawiali na różnego rodzaju manifestacjach, też w sposób bezprawny. No, taki klimat, powiedziałbym. Niestety. Myślę, że te wydarzenia ostatnich dni, kolejne komisje śledcze, na których to podkreślę, trzeba zadawać pod przysięgą. Wszystko wyszło i już, że nawet sami ludzie w to nie wierzą. Anita mówi, ja nie wierzę, żeby Wałęsa był bolkiem. I Anita lata po tych wszystkich wernisażach, a Lisia mówi, że ta Anita jest żebraczką, bo tam, gdzie drzwi się otwierają, ona wszędzie błazi. Ja mówię, Lisia, ja myślałam, że to ty jesteś, Ach, to wy dwie jesteście te żebraczki. No i rzeczywiście żebraków dużo na pędzlu. Jak tutaj ta wielka wiocha jest, proszę Państwa, na płocie, to niektórzy chcieliby ją pomniejszyć, tę wiochę, żeby ona była mniejsza, żeby oni mogli palcem wskazać, że to jesteś ty. No to więc stoją dwie osoby, Anita i Rysia. Która jest żebraczką? No i ta, i ta. A jak przyjdzie trzecia, to trzecia też. Bezpieczeństwa, na pewno nie czuje się teraz dobrze. No i to wszyscy widzimy. Czyli taki scenariusz, panie ministrze, akcja na ulicy, później reakcja zagranicznych mediów, tu głównie niemieckich, wsparcie propagandowe Springera, Czerskiej, TVN-u, tak, pokrewnych, tak. I później... Pokazywana Polska źle, ale przynajmniej nie mówimy o aferach. I tak, no, to jest niestety... to podejście. A później... Los Polski nas nie interesuje, interesuje nas tylko korzyść boska. A później zaskakujący, zamówiony sondaż, gdzie PO ma powyżej 50% po takich wydarzeniach i no i taki scenariusz chyba czeka nas i 6 i 10 lipca i no i może w najbliższych czasach. Pytanie tylko o mądrość ludzi w tym wszystkim. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom, pozdrawiam z Bratnich Węgier, z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję, pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych, nasz gość od wczoraj. Węgry sprawują prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.